Spotkał się Jaś ze Stasiem i Jaś opowiada, co mu się dziś przydarzyło. Pojechałem autem do marketu po jedzenie. Stary, stałem dosłownie 10 minut na parkingu. Wychodzę ze sklepu, a tam strażnik miejski wypisuje mandat za złe parkowanie. Podchodzę do niego i mówię, ty gościu, odwal się od tego samochodu. Strażnik nic nie mówiąc zaczął zakładać blokadę na koło. Mam cię typie w dupie, ty głupi pajacu. A on mi odpowiada. Zobaczymy, kto kogo będzie miał, jak przyjdzie panu zapłacić. Możesz mi skoczyć, cieciu. I poszedłem spokojnym krokiem przed siebie, skręciłem za budynek w lewo i wsiadłem do swojego samochodu. Spotyka się Jaś ze Stasiem na piwko. Co tam, Stasiu, u ciebie słychać? A wiesz, nic nowego, praca, dom i tak na okrągło. A co u ciebie, Jasiu? A wiesz, dziecko mi się urodziło. To na pewno żonka szczęśliwa. Właściwie to nie wiem, jeszcze jej nie mówiłem. Synu, co się wczoraj stało, że mama jest dla mnie taka miła, bo nic nie pamiętam. Przyniosła mi śniadanie do łóżka, dała buziaka, kupiła mi 4-paka mojego ulubionego piwka. Tato, bo jak wczoraj nawalony przyszedłeś do domu i położyłeś się na łóżku, to mama chciała ci zdjąć spodnie, a ty mówisz do niej, wynocha prostytutko, ja mam żonę. Sytuacja w restauracji. Siedzi Halina, Janusz i dzieci. Na talerzach zostało dużo resztek. Janusz krzyczy do kelnera. Panie kelner, zapakuje nam pan te resztki. Będzie dla naszego pieska. Hurra! Krzyczą dzieciaki. Będziemy mieli pieska! Jaś po 20 latach zgolił wąsy i poszedł z rana do pracy. Gdy wrócił z pracy, rozebrał się i wszedł do sypialni. Małgosia zerwała się z łóżka, uklękła przed nim, rozpięła rozporek i wzięła się do roboty. Jaś, gdy skończył, pyta się zdziwiony. Małgosiu, co to było? Małgosia spojrzała zdziwiona na niego i mówi. O Boże, Jasiu, to ty! Jaś przychodzi do domu i mówi do Małgosi. Pakuj się, przegrałem cię w karty. Ty chamie, jak mogłeś to zrobić? A ty myślisz, że było mi łatwo pasować z 4 masami? Jasiu przyszedł z psem do weterynarza. Proszę pana, proszę mu uciąć ogon najkrócej jak się da. Ale dlaczego? Bo tata powiedział, że przyjeżdża babcia i nie ma być żadnych oznak radości. Sytuacja w przedszkolu. Pani zaczyna pytać dzieci, kim chciałyby zostać, jak dorosną. Zgłasza się Gosia. Ja chciałabym zostać baletnicą. Dobrze, Gosiu. Kto jeszcze chce się wypowiedzieć? Zgłasza się Adaś. Ja to bym chciał zostać strażakiem. Brawo, Adasiu, to super zawód. Kolejny zgłosił się Paweł. Proszę pani, ja to bym chciał zostać szejkiem. Bym miał dużo pieniędzy, kupowałbym swojej żonie brylanty, buty, torebki, samochody i będę dawał jej dużo pieniędzy na zakupy. Super pomysł. Antoś, a ty kim byś chciał zostać? Wie pani, myślałem, że będę pilotem myśliwca i będę latał po niebie, ale teraz już wiem, że chcę zostać żoną Pawełka. Jedzie kobieta z niemowlakiem tramwajem, obok niej siedzi facet. Niemowlak zaczyna płakać. Kobieta sprawdza pieluchę, ale okazuje się sucha, tak więc postanawia nakarmić dziecko. Kochanie, weź cycusia! Dzieciak odwraca się od piersi. Kochanie, no weź posi cycusia, bo jak nie, to dam temu panu i on wyssie całe mleczko. Niemowlę ciągle się odwraca. Po kilku nieudanych próbach facet mówi. Decyduj się, gówniaku, bo ja już 5 przystanków za daleko pojechałem. Małgosia leży z kochankiem w łóżku. Jaś wraca szybciej z pracy. Małgosia upycha kochanka do szafy, a w szafie wisi samo futro. Jaś zmęczony kładzie się spać. Kochanek nałożył futro i wychodzi po cichu z szafy. Ale Jasiu się przebudza i go dostrzega. Kim jesteś? Jestem małym molem. A co z futrem? Zjem po drodze. Siedzi Jaś i Małgosia na ławce. Małgosia mówi do Jasia. Jasiu, znalazłam nową dietę odchudzającą, taką specjalną dla mnie. A co tam będziesz jadła? Tylko nabiał i drób. A konkretnie co? Stasie mleczko.